Let's remix it. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. To jest kolejny odcinek z Grand Theft Auto Online. No i w dzisiejszym odcinku challenge od użytkownika jawgrzyn.pl, który w momencie jak przyjmowałem tego challenge'a teraz ma dosłownie jedną łapkę w górę. Ale po prostu już nagrywam, więc szybko rzuciłem okiem, mimo tego, że zostało jeszcze parę godzin do wieczora. W sumie powinienem poczekać z przyjęciem tego challenge'a. No ale póki co na ten moment mam najwięcej łapek. W sumie łapkę jedną. Mam największą łapkę? Nie no, serio. Troszeczkę słabo z głosami pod tamtym poprzednim odcinkiem, więc cóż. Wybierałem ten, który miał jakąkolwiek łapę. Więc challenge polegający na tym, że mam wlecieć helikopterem jak najwyżej się da, zbić się w powietrze tak chamsko wysoko, że prawie nie będzie widać ziemi, później wyskoczyć ze spadochronem i otworzyć go w tym momencie dopiero, kiedy ziemia będzie już bardzo, 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 bardzo blisko. Czyli w najpóźniejszym możliwym momencie, ale jeszcze mam nie zginąć, więc... No jestem ciekaw, jak długo moje nerwy wytrzymają, w jakim momencie od ziemi uruchomię ten spadochron. Mam nadzieję, że pamiętam, czym go się uruchamiało. Bo jeżeli będę chciał wyczekać do ostatniego możliwego momentu, no to fajnie byłabym wiedział, czym go się otwiera. No więc dobra, udajemy się na lotnisko Trevora. Zobaczymy, co z tego wyniknie, co tam znajdę. Mam nadzieję, że jakiś helikopter i że żaden gracz nie będzie chciał mi uprzykrzyć życia. No widzicie tego gościa, który właśnie wchodzi do menu. On coś tam właśnie robi. Coś tam właśnie robi w okolicach tego lotniska. No kurczę, żeby nie kradł helikopterów. Przewrócił się o kamień, który stoi w ten sposób. Dobra, idzie coś zaradzić, żeby tak nie stał. Nie! No to, że wygląda naprawdę, jakby dało się go przewrócić, to może to jest tylko sam czubeczek kamienia. 4 metry w głąb ziemi jest wkopany cały dopiero. Dobra, to ja w ogóle przejdę. To nie jest furtka, damy radę przecież. Spokojnie. Dobrze, lotnisko Trevora już jest tuż, tuż. Przynajmniej mam taką nadzieję. No właśnie, już tutaj za zakrętem dosłownie. Za pagórkiem. Za domkiem. Za jednym domkiem, za jednym wzgórzem. Ej, jak bajka. To było za 7. Dobra, jest coś, widać coś. Jest oddali. Jakiś gracz? Gdzieś coś, jakoś coś? W tam z prawej strony. I się gapi. Dobra, może zdążę. Zanim wypatrzmy lunetą snajperki. Przynajmniej mam taką dużą nadzieję. Dobra, hop. No ty... Dobra, już nie ubliżajmy mu. Wystarczająco się obek nasłuchał w swoim krótkim życiu. No i w sumie 171 odcinków to nie jest wcale tak krótko. Na przykład niektóre serie osób z setkami tysięcy widzów nie mają tyle odcinków, więc no... Superlama powinien być już dobrze rozwiniętym bohaterem. Na początku policjant, później lama. Nie no, w sumie cały czas lama. Nie. Dobra, już jest tu. Jest tutaj. Dobra, jakieś nagrody tam się sypią dosłownie, a ja tu będę skakał ze spadochronem. No, też dobre zajęcie. Mamy dalsze na pewno. Wyznaczę lotnisko? Czy właśnie przebiegam koło niego? Moment, gdzie są? Tu jest pas. Przecież przebiegłem pas startowy zupełnie, nie? Aha, jak pięknie. Moja orientacja w terenie. Ale nie, stop. Nie, tak, dobrze, to jest pas startowy. Już myślałem, że widziałem przerywane linie na środku, co by jednoznacznie sugerowało po prostu zwykłą drogę. Jest nie, ale... Ej, co tam się dzieje? Cholera... O, shit! Dobra. Aha, pięknie. Koleś w białej masce zabił mnie. Bo nawet się nie będę silił na czytanie tej ksywki, ale dobra, jesteśmy na szczęście na lotnisku. Ja tylko potrzebuję helikoptera. Ej, dobra, co nie zmienia w ogóle faktu, że on tam pewnie dalej się kręci. No nie, dobra, cicho, poszedł sobie. Ale cholera, dobra, potrzebuję teraz, tym razem potrzebuję akurat helikopter, a nie samolot kaskaderski. Więc mam nadzieję, że jak się zbliżę, to jakiś się zrespawnuje. No kurczę, mam nadzieję też, że to nie będzie Maverick, tylko Frogger. Bo to wznoczenie wtedy pójdzie o wiele sprawniej. 7000. No, ale już do kogoś trafiło, cholera, dobra. Nie, myślałem, że wyznaczone to może. Może jeszcze po lądowaniu coś tam bym zrobił. Cholera jasna, Maverick, no... O!
nie powinienem mówić, jakie jest moje życzenie odnośnie helikopteru, to może by się pojawił inny. A Maverickiem też bardzo wysoko chyba nie wzlecę. No nie no, ale w challenge było, że helikopter, choć pewnie tym kaskaderskim wyżej bym się wzniósł, no. W sumie meritum challenge'a jest spadochron, a nie sam helikopter, ale dobra, zobaczymy. Jeżeli efekt nie będzie zadowalający, to wyskoczę próbnie i przesiądę się do samolotu. Oj, to jest Max? Już ledwo coś się wznosisz, kolego? Nie, no dobra, cicho, idzie. Z tej perspektywy dobrze widać. Jeszcze troszkę. Chciałbym, żeby to był długi lot. W sumie najbardziej by się do tego, najlepiej do tego by się nadawał laser. Bo laserem to do stratosfery aż można podlecieć, ale nie, dobra, cicho. Nie jest źle. No musi podlecieć minimum tyle, co góra 3 iliad. Żeby nie było później, że mogłem samochodem sobie z większej wysokości wyskoczyć. Ja w ogóle jestem ciekaw, czy jakbym się rozpędził z góry 3 iliad samochodem, wyskoczył i w powietrzu opuścił samochód, to czy postać włączyłaby sobie ten spadochron, czy nie? Chyba na jednym z trailerów było widać, że tak można zrobić, ale ja tego jeszcze nie sprawdziłem. Dobra, wznosisz się jeszcze? Tak, chyba tak jeszcze. Chyba jeszcze tak. Dobra, jest, powiedzmy, wysokość jest zadowalająca. Ale zawsze można jeszcze troszeczkę przytrzymać wciśnięty prawy spust. Żeby wznieść się jeszcze o te parę metrów wyżej. Albo też właśnie można w sumie, o, troszeczkę niby do tyłu jeszcze lewą gałką porobić, to wtedy maszyna nie przemieszcza się do przodu, wręcz jeszcze wyżej, te parę metrów. No dokładnie, chmury już są niżej. No albo smog. Bardziej to drugie. Okej, co? Sądzicie, że już mogę skakać? Nie, moment. On się jeszcze wznosił. No spokojnie. Nie, właśnie, chyba właśnie w tym momencie dokładnie przestał. Zaprzestał wznoszenia. Jest księżyc. Jest tylko San Andreas podpisana ta przestrzeń, więc skaczemy. I w ostatnim możliwym momencie. Czym się włączało spadochron? Cholera jasna, mam nadzieję, że zielonym. Dobra. Mooo, helikopter spada za mną. Dobra, lecimy. Jeszcze trochę, jeszcze spoksik. Jeszcze, teraz! No ej, kurczę, chyba parę metrów mogłem jeszcze wytrzymać. Dobra, ale skok był wręcz idealny. Bo jesteśmy znowu w pobliżu lotniska i jest i... Nie, to jest chyba anihilator. I jest i tytan nagle. Dobra, są maszyny, którymi można sobie polatać. Co znaczy tytanem troszeczkę mniej, bo jest za gruby do takich wiks. Ale anihilator już się powinien nadać. Choć szczerze, autentycznie nie wiem, czy lepiej od Mavericka, czy nie. Bo to jest cięższy. Albo za tym ma uzbrojenie dodatkowe. Dobra, zobaczymy. Czy uda się na tą samą wysokość wznieść, czy nie. Hej, mam wrażenie, że troszeczkę wolniej. Dobra, zobaczymy, jak to mu pójdzie. Ale na fast forwardzie. Dobra, jesteśmy nad chmurami. Gdzie jest księżyc? Czy na podobnym pułapie, czy jeszcze troszkę? Dobra, w ogóle zobaczymy, czy da się jeszcze wyżej? Wyżej niż księżyc? A w ogóle, czy da mu się zrobić krzywdę? Nie no, wypadałoby, żebym raz trafił. Jest coś w ten deseń trzeba zrobić. Bawić się w dalszym ciągu, mnie scelowanie jest naprawdę kiepsko. Ej, serio, teraz się staram trafić w księżyc, więc uwaga. No, super, nie ta strona. No, ej, ani jeden strzał jeszcze nie trafił. O, ten, może jeden, albo góra dwa. Nie, dobra, ale już wyżej się nie wzniosę anihilatorem, więc... Abandon ship! Dobra, ale spokojnie, kontroluj ten lot, kontroluj. Najpierw pikuj. Co się stało? Nagle się odwrócił, ej, no co to było? Shit, gdzie jest lotnisko? Nie wiem, gdzie jest lotnisko, nad wodą to do kitu. Dobra, gdzieś nad ziemią to musi być. Shit! Jeszcze trochę, teraz! Kurde, znowu chyba na podobne wysokości autentycznie, nie? Dobra, jeszcze raz. No bo w sumie już każda z tych dwóch prób mogłaby zostać uznana jako challenge completed, ale trzeba poszerzać horyzonty, podwyższać sobie poprzeczkę,
Więc spróbujemy jeszcze trzeci raz. Tym razem już przy samiuśkiej ziemi, dosłownie. Przy samiuśkiej ziemi wysadzić. Zaczynałem wysadzić. Deploy. Despadochron. Ponglisz. Ponglisz pełną gębą. Dobra, rozwali mnie, no właśnie. Co za mało życia mi zostało, że miał mnie teraz nie dobić, ale kto? Nie. Jetsoner 96? Dobrze widziałem. Czyli ten koleś prosi się oficjalnie o kuku. Dobra, ale może nie rozkojarzajmy się jednak. Cholera, już mnie zabił, nie? No chod... No, dobra. Bardzo jesteś upierdliwy. A upierdliwych ludzi musi spotkać zasłużona kara. Więc idziemy do niego. A poza tym on jest też na drodze mojego waypointu, tak przy okazji. Tylko że się oddala. Dobra, spokojnie, tu przeskoczę tylko na drugą stronę płotu i może jakoś go zesnajpię. Stop. Nie, chyba za daleko. A poza tym widzę, tam jest też drugi. Może będą strzelać do siebie nawzajem, a ja wtedy posieję odpowiedni przypał, odpowiednią bronią. Czyli karabinkiem z dodatku. Kurczę, nie wiem, czemu go nie używałem do tej pory. Fuck you, Jason, chyba tak się nazywasz. Nie, trochę inaczej, ale coś tam robi, coś tam robi. Coś tam tworzy. Ale tylko krótkotrwałe. Dobra. A, martwi policjanci, dlatego takie zgrupowanie nagle. Ale spokojnie, chyba dam radę przebiec na drugą stronę. Choć nie, bo tam jest akurat ten gracz. Cholera, gdzie? Czy dokładnie? No fucking shit! Dobra, trudno. No i policjant. Mhm. Dobrze, że nie miałem pojazdu osobistego przy sobie. Alright, bliżej, dalej. Cholera, dalej. I dwóch padło, zabili się nawzajem. Ej, dobra, to mi troszeczkę ułatwia. Będę mógł sobie swobodnie przebiec na lotnisko. Bez żadnego większego gnoju, no chyba, że właśnie zespawnuje się przede mną, albo gdzieś z prawej mojej strony i będę na wyciągnięcie snajperki. Na wyciągnięcie snajperki. Wyciągnąć snajperkę i strzelić wtedy. No, dobra, i tak będę martwy pewnie. Nie traktor. Poza tym moment, jeżeli on nie wsiądzie do samochodu, no to nie powinien mnie chyba trafić. Na przykład zygzaczek. Jak to mówią kolokwialnie, nakurwiać węgorza. Ej, buzard. Może o to walczyli. Teraz mam przynajmniej pewność, że buzardem szybko się wzniesiemy. Lekkie, szybkie, zwrotne. Może nawet za bardzo zwrotne. Zawsze może jakiś minus znaleźć. Dobra, na samą górę. Co z tego, że ma rakiety, minigany i tak dalej, ale w sumie... Bam! Tak jedno, żeby ktoś tam się zesrał w tym jeepie. Ej, może jeszcze, żeby oni przy okazji. Ja się cały czas wznoszę, jakby co. Rakiety chyba posyłam w dobrym kierunku, ale nie eksplodowały, czyli pewnie za daleko. Dobra. Wysokość przede wszystkim. Wysokość. Jak najdalej od zasięgu snajpy tego gościa z dołu. Chyba, że tak raz na jakiś czas jakąś rakietkę puścić. Tak, żeby się tam nie nudzili w dole. Ale nie, one nawet nie eksplodują z tego, co widziałem. Słabo. Dobra, no to jeszcze raz. Ej, eksplozję było słychać. W sumie. Nie, dobra. Fast forward na górę. Zobaczyć, że w niebie Boga nie ma jednak. Przynajmniej niedosłownie, już się nie oburzajcie. Wy bardziej religijni. Spokojnie, też jestem wierzący, ej. Ale nie konkretnie w to, że na chmurze siedzi gościu z brodą. No nie konkretnie w to. Dobra, da się jeszcze wyżej? Czy już osiągnęliśmy max? Nie, no chyba max dla tej mocy maszyny. Też przypominam, księżyc się wznosi tam. Po horyzoncie. No dobra, no to może tak z jedną czy dwie rakiety jeszcze. A może właśnie, może się uda rakietę dogonić, dobra? Ej, no nie walnąłem jej, kurde. Szkoda. A może? Nie no, kurczę, te dwie są tylko. Zapomniałem, nie do więzienia, piecho. Ej, nie, idealnie, lotnisko, dobrze. W ostatnim możliwym momencie. Ej, tam ktoś tytanem lata? Widzicie tam po lewej? Bardzo nisko. Tak samo ognisko teraz jestem ja. Uwaga! Teraz! No no troszeczkę niżej. Troszeczkę. Nieznacznie. Cholera, ale co robi tam ten tytan? Serio.
Ale co tu ma takie wielkie światła? A, traktor. Nie ma jeżdżenia po publicznych drogach, kurde, bruzdy robicie w asfalcie. Ale to nie powód razu, żeby strzelać, nie? No dobra, jeszcze raz zeskoczymy. Zapomniając czas w odcinku, po same brzegi. Może przy okazji wypatrzę tego tytana, który tam naprawdę nisko leciał. Naprawdę nisko. Jeden niewłaściwy manewr i kraksa. Łubu, dubu, eksplozja, śmierć. Innymi słowy, ale tym będzie troszeczkę ciężej, więc tutaj już teleportem, jeżeli pozwolicie. Udamy się do nieba od razu. Ja bym tutaj zrobił fast forward, to ktoś by się zżygał. Okej, dobra, powiedzmy, że wysokość jest niezła, więc... hop. Jeronimo! I gorzej, ma garnki zapakowane zamiast spadochrony, jak to jest w kreskówkach czasami. Dobra, teraz już postaram się maksymalnie przy samej ziemi. Jak tylko się da. Żeby nie było żadnych nierówności terenu, cholera, są nierówności. Dobra! No, ej! Niżej się chyba nie dało, żeby oszczędzić życie. Autentycznie. Dobra, kochani, no to challenge. Completed. No i w tym momencie, kochani, ja też się z wami żegnam, to trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdro, cześć, hej!